Negatywne cechy znaków zodiaku. Baran. Baran niezwykle szybko wpada we wściekłość. W ciągu jednej chwili potrafi stać się agresywny zarówno w słowach, jak i czynach. A zwłaszcza wtedy, gdy coś nie idzie po jego myśli. Bardzo często kontrolę nad nim przejmują emocje. Charakteryzuje się brakiem cierpliwości i niedojrzałości. Byk to materialista, który nie lubi zmian. Byki bywają niesamowicie zawzięte i złośliwe. A osobie, której nie lubią, starają się uprzykrzyć życie. Kochają plotki, obgadywanie osób, które znają mniej lub bardziej. Słowo sekret czy tajemnica jest im całkowicie obce. Bywają uparte, zawistne i próbują zawsze postawić na swoim. Przez życie rozpychają się łokciami, aby osiągnąć cel, potrafią grać nieczysto i nielojalnie. Mają potrzebę władzy i silną chęć posiadania. Bliźnięta szybko nudzą się przedmiotami i ludźmi. Potrafią być dwulicowe i zdarza im się kłamać jak z nut. Są niecierpliwe i niesprawiedliwe. A gdy coś im się nie uda, wyładowują złość na bliskich im osobach. W nerwach potrafią być naprawdę okrutne. Nie potrafią dotrzymywać sekretów, gdyż z natury są bardzo gadatliwe i uwielbiają rozsiewać plotki. Rak jest kapryśny i skryty. I odrobinę bardziej zaborczy od innych znaków. Te cechy zawdzięcza wpływowi księżyca. Czasami robi aferę z byle powodu. Raki mają bardzo zmienne nastroje, ich humor potrafi zmieniać się z godziny na godzinę. Fochy raków doprowadzają otoczenie do szału. Potrafią dosłownie obrażać się o wszystko. Wrodzona ostrożność i nieśmiałość sprawiają, że raki nie bardzo lubią opuszczać strefę komfortu. Lew jest szalenie zazdrosny i lubi obrażać się, jeśli coś nie jest po jego myśli. Oczekuje komplementów, jest próżny i nie może przejść obok lustra, by nie przejrzeć się choć przez chwilę. Musi być w centrum uwagi, a także myśli, że zawsze ma rację. Lwy są zbyt pewne siebie, a innych traktują z góry. Panny mają skłonności do krytykowania i oceniania innych. Nic nie jest dla niej wystarczająco dobre. Mają problemy z byciem spontanicznym, wszystkim się martwią i po 1000 razy analizują. Przez to brakuje im poczucia humoru. To perfekcjoniści, dla których nawet krzywy uśmiech może być pożywką do obgadania. Mają skłonności do pesymizmu, wysokie oczekiwania wobec innych i całkowicie są bezkrytyczne wobec siebie. Wagi są chłodne w relacjach, niedecyzyjne i rozrzutne. Wagi mają problemy ze stałością zarówno w uczuciach, jak i postanowieniach. Często wycofują się z podjętych decyzji. Są łatwym kąskiem do manipulacji. Raczej nie lubią zaangażowania i nie potrafią dotrzymywać słowa. Wagi nie należą do osób złośliwych, ale nie są też lojalne. Skorpion jest bardzo zaborczy, a bycie złośliwym daje mu satysfakcję. Nie potrafi wybaczać. Na osobie, której nie lubi, którą uznał za wroga, będzie się mścił, ile mu sił starczy. Skorpiony uważane są za wyjątkowo posępne znaki zodiaku. Wszystko widzą w czarnych barwach. Brak życiowej energii sprawia, że nie potrafią być spontaniczne ani radosne. Strzelec to prawdziwy łowczy. Dopóki nie znajdzie prawdziwej miłości, będzie zaspokajał swoje żądze, kiedy tylko nadarzy się okazja. A szczerość szczelca polega na nieprzebieraniu w słowach. Posiadają tak zwany niewyparzony język, którego używają, gdy coś nie idzie po ich myśli. I nie przejmują się uczuciami innych.
Strzelca charakteryzuje słomiany zapał, który sprawia, że osoby spod tego znaku są niekonsekwentne i niesłowne. Podobnie jak u byków, lubią plotki, a słowo tajemnica w ich słowniku nie występuje. Koziorożec lubi rozwodzić się nad wszystkimi niedociągnięciami, ranami, żalami, które się nagromadziły w jego życiu. Jest uparty, zawsze wie wszystko najlepiej. Koziorożec jest przesadnie ambitny, a do wyznaczonego celu potrafi dążyć po trupach. Osoby spod tego znaku często sprawiają wrażenie zimnych i zamkniętych, a tym samym niedostępnych. Wodnik jest chłodny i analityczny. Nie potrafi okazywać uczuć. Uwielbia mieć odmienne zdanie od innych. Często tracą kontrolę nad emocjami. Lubią czuć się wolne i bardzo boją się utraty swobody. Bywają egoistami, a ich własne dobro jest dla nich najważniejsze. Ryby są emocjonalne, wrażliwe, użalające się nad sobą. Są łatwowierne, nieasertywne i bardzo łatwo je zranić. Mają skłonności do używek, dlatego często popadają w uzależnienia. Ich zmienność nastrojów powoduje, że w kilka sekund potrafią zmienić się z przyjaznych w okrutnych i bezlitosnych.